Okej. Prezentacja wystawy z okazji 50-lecia. No właśnie, rozwikłam tą zagadkę. Autorzy fotografii, które za chwilę obejrzymy. W większości osoby zamieszkały mieszkańcy czy Mauritius. Są też fotografowie z innych krajów. Popatrzmy w takim razie, w jaki sposób pokazują oni Mauritius. Fotografia. Piękno Mauritiusa. W zasadzie, nawet nie w zasadzie, częściowo. O, to jest góra, o której mi się trochę marzy. Jeszcze nie rozwikłałam, czy jestem w stanie na nią dojść. A tutaj wygląda w pierwszym momencie jak wielki, z tymi mgłami, chmurami, jak słonia. Pierwsze wrażenie pamiętam, kiedy zobaczyłam pierwszy raz tę fotografię. Jezioro w głębi wyspy. I lazurowe południe, południowy wschód. Okej, klasyk. Klasyk mauritiusowy. To jestem pewna, że to jest z zachodniego wybrzeża, północno-zachodniego, tak, bo są widoczne stamtąd góry. A to inny klasyk, czyli poruszające się na kółkach samochody, zakupy. Tak spędza czas, szczególnie w porze siesty, rodzinnie. Wiele miejsc jest przygotowanych na wybrzeżu, które są ogólnie dostępne, plaże, przy których są ławki, stoliki tak przygotowane, że można piknikować na całego. Okej. I jest w języku. Opisy są w języku kreolskim. Przynajmniej tak to widzę. To jest jeden z celów. Zamierzam tam połazęgować w grudniu, kiedy przyjdzie na to czas, na to, czyli na przeprowadzkę z północy na południe. Okej. Kapitalna fotografia tego, co na dole i tego, co na górze. Skarby oceanu, Rafa. Proszę bardzo. Rafa. Sporo tego. Nie korzystałam jeszcze. Nie czuję specjalnego na razie pragnienia, aby nurkować.
ekscytują mnie właśnie tego typu doświadczenia, chwile. O właśnie, tak jak ta. Cóż za kolory. To właśnie jest to, co w tej chwili najbardziej mnie fascynuje. To jest coś, to jest oferta bardzo, bardzo turystyczna. Folklor. Jeszcze się w to nie zagłębiłam. Ale tutaj zachód słońca i kolory wody to moja bajka. I chwile. Chwile magiczne, symboliczne. I wystawa. Tutaj jest już przejście. Jeszcze raz tytuł i jeszcze raz przejście. Drugą stroną. Wyłaniają się. O, to jest tam. Kwiaty hibiskusa i kolory. Intensywność i góry. To jest góry i smak gór i klimat i światło tamże i zapach. Gdzieś to czuję w sobie, gdzieś niebawem, wkrótce. O, i kolejne moje klimaty, wyłapywanie momentów magicznych, chwil, gdzie jest cicho i zabawa dzieci. Właśnie przypomina mi się, że niedziela to jest dzień, w którym całe rodziny wychodzą na plażę i wtedy można, wtedy obserwuję taką wyluzowaną zabawę, figlarność. No tak, jesteśmy znowu w nurkowaniu. Skarby rafy koralowej. I to fauna i flora w pomieszaniu. To, co mi towarzyszy prawie na co dzień. Zdaje się, że to są możliwe, ale wyglądają jak drzewa na morzynowe. Na morzyny. Okej. Okay. Żółwie już miałam okazję spotkać. Może nie tak blisko i w takim kontakcie bezpośrednim, ale papugi jeszcze nie widziałam. Ta jest piękna, ale widziałam ptaki, które są tak upierzone jak papugi. Wow, pięknie. Złamane światło. To ciekawe, co powoduje taki efekt. Fenomenalne. Popołudniowe. Potrafią chmury tak łamać. Tam, gdzie mieszkam, jest rafa. Na niej załamują się fale, tutaj bezpośrednio o brzeg. I moja bajka. Łowienie ognistych drzew. A to jest jak najbardziej w mojej okolicy skydiving. I surfowanie, surfowiska, kolory, kolory i kolory, kolory, kolory wody. Okej. I podejdźmy teraz, kiedy, no, to ciekawe, do podpytania i wywiedzenia. Kolorowe skały. O nich jeszcze. Do nich jeszcze wrócę. Już o tym wspominałam. I to klasyk. Klasyk, który doświadczam. Łany trzciny. Z widokiem na góry. Kiedy jadę autobusem, to mam. I tak to wygląda. Przepięknie.
Byłam przed chwilą na kawie z ciachem, gałką lodów i powiem krótko to, co czuję, kiedy tutaj jestem, przechodzę, oglądam. Kiedy patrzę na niebo, czuję wiatr oceanu. Kiedy patrzę na budowlę i słyszę muzykę, jest to o wiele inaczej, głębiej poruszające doświadczenie niż najsmaczniejsze ciasto i kawa. Są to dwa różne doświadczenia, dwa różne. Jednakowoż to tutaj teraz porusza mnie. Porusza mnie tak mocno, tak głęboko, że nie znajduję na to właściwych słów. I jeszcze raz ptaszyna zapraszająca. O, słońce wyszło. I jeszcze raz chłopaki i dziewczyny. I jeszcze raz. I rzut okiem na całość. Wejdę głębiej. Chwycę jeszcze żagle, światło i z widokiem na centrum. Dziękuję. Przyjemności. Do zobaczenia.